Poglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego dotyczyła konkretnie ta petycja wysłana do, do Rady Miasta, do przewodniczącego Rady Miasta? Chodziło o Lecha Wałęsę czy upamiętnienie w ogóle 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów? Lech Wałęsa rzeczywiście jest uhonorowany, znany na całym świecie. Natomiast w tym roku obchodzimy 4 czerwca 30. rocznicę wolnych wyborów, zwycięskich wyborów pod dowództwem Lecha Wałęsy. To zwycięstwo miało miejsce. Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie wprowadził tylu, ilu mógł kandydatów do Sejmu i 99 na 100 kandydatów do Senatu. I taki był rezultat tylko wyborczy. Ale ja chcę przypomnieć, że zwycięstwo no, trwało przez cały rok, ponieważ ten, jak to się często podkreśla, tylko częściowo wolny Sejm mhm. doprowadził do Czegoś takiego, o co walczyli wszyscy patrioci od czasów wojny. Wróciła koronę na głowę Orła. Wykreśliliśmy kierowniczą rolę PZPR z konstytucji. Wykreśliliśmy wieczystą przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. To trwało, to zrobił to właśnie ten sejm. Jest co, jest co fetować? Jest zwycięstwo. Zwycięstwo pod ki czyim kierownictwem? No oczywiście Lecha Wałęsy, a nie Franka Kimono. Czyli ta petycja dotyczyła uhonorowania Lecha Wałęsy w związku z tymi wydarzeniami. Ta petycja z dotyczyła 89. uhonorowania 30. rocznicy wyborów pod dowództwem Lecha Wołęsy. Tak samo jak fetujemy setną rocznicę niepodległości pod dowództwem Piłsudskiego. Tak samo jak fetujemy bitwę pod Grunwaldem, pod dowództwem króla Jagiełły, notabene Litwina. I tak samo jak fetujemy bitwę pod Wiedniem, pod dowództwem króla Sobieskiego. Tych fet i zwycięstw w, naszym, w naszej historii znowu aż tak wiele nie ma. W tym roku akurat tak się składa, że mamy Mnóstwo takich okrągłych rocznic, raczej klęskowych. Mamy 80. rocznicę napaści Niemców hitlerowskich na, na Polskę, 80. rocznicę napaści Sowietów na Polskę, mamy 75. rocznicę klęski Powstania Warszawskiego, nie mówiąc o mordach na Wołyniu, w Katyniu, a pewnie jeszcze i dołożymy do, do tego zamach w Smoleńsku. Taka sama petycja została wysłana do Sejmiku Województwa Polskiego. W momencie, kiedy Rada Miasta mówi nie, Lech Wałęsa jest honorowym obywatelem miasta Opola, Sejmik przygotował projekt uchwały po tym, jak Komisja Skargi Petycji pochyliła się nad tą petycją, która to uchwała mówi tak, chcemy przyjąć rezolucję dotyczącą upamiętnienia tamtych wydarzeń. Myślę, że Sejmik, no, nie, zobaczymy, Sejmik będzie nie w przyszłym tygodniu, ale odbyła się komisja nadpędna, no, na której y, byłem i y, no, rzecz została y, jakby lekko poprawiona. Zresztą my nie pretendujemy do tego, by streśli mm -hmm. y, petycji. To wynika, że, że nie chcemy, że cokolwiek, su my sugerujemy, natomiast niczego nie narzucamy. Y, w Sejmiku rzecz sprowadziła się do tego, tego, że krótko mówiąc Lech Wałęsa i inni, czyli dowódca i inni, to zresztą o czym mówił pan prezydent mówiąc o innych, tylko zapomina dodawać, że dowódcą był jednak Lech Wałęsa jeżeli przeszkadza to temu pokoleniu ten Lech Wałęsa, to nikt, nikt niczego nie robią. My, my nie musimy fetować tego zwycięstwa. My jesteśmy usatysfakcjonowani tym, czego żeśmy dokonali. Korzystając z wszystkich tych, którzy walczyli o tą wolną Polskę, doprowadziliśmy do tego, że ta korona na tą głowę Orła wróciła. Jeżeli obecne pokolenie uważa, że to jest takie mało znaczące. Nie będziemy się zabijać. Nie ma potrzeby. Nie chcecie stawiać tablicy, jakiegoś um, 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 upamiętnienia. Nie róbcie. A myśli pan, że semik województwa przyjmie rezolucję? Do przyjęcia rezolucji potrzebna jest zgoda wszystkich radnych. Zobaczymy. Zobaczymy, w przyszłym tygodniu będzie sejmik. My zwróciliśmy się do samorządowców. Zwróciliśmy się do Związku Gmin Polskiego Opolskiego i do e, Związku Powiatów. Samorządowcy de facto, no, zaistnieli no, po, po tym zwycięstwie, po 4 czerwca, ustawa z 90 roku, no, i e, cały ruch samorządowy, z którego czerpiemy do dnia nie, dzisiejszego i Wrzucamy to na stolik samorządowców. Jak państwo oceniają te wybory, jak państwo oceniają właśnie to, te zmiany, jakie ten sejm wprowadził, to zwrócić uwagę, że po raz trzeci, że ta korona wróciła na głowę, na głowę Orła, ale bez ofiar. Nikt nikogo nie zabijał. Mówi Pan, że taka, taki apel został skierowany do Związku Miast, Związku Powiatów? Jakiś odzew, odpowiedź przyszła? Z tego co wiem, rozmawiałem z Panem Tomalikiem, to porozsyłali po gminach, po uczestnikach tego stowarzyszenia. Nie mam żadnego odzewu ze Związku Powiatów, ale specjalnie nie, nie oczekuję, ani jestem recenzentem, ani my nie jesteśmy recenzentem. My zwróciliśmy tylko uwagę: było zwycięstwo 30 lat temu. Znaczące. Spróbujmy fetować zwycięstwa. Wcale ich tak dużo w swojej historii nie mamy. I poczekamy, zobaczymy. Prezydent Opola w porannej rozmowie sprzed kilkudziesięciu minut powiedział, że przygotowywane są w Opolu obchody właśnie tej rocznicy 4 czerwca, które być może potrwają więcej niż jeden dzień. I świetnie, bardzo się cieszę, aczkolwiek no, no z pewnym takim zażenowaniem właśnie słuchałem, bo słuchałem tej wypowiedzi, właśnie jakby tu pominąć tego Lecha Wałęsę, albo jakby umniejszyć te jego zasługi. Pani, to jest takie małostkowe. Tak pan odebrał tę wypowiedź? Tak odebrałem. Ale powstanie izba pamięci, to też zostało zapowiedziane. Tak, to jest chwalebne, ta inicjatywa powstała dużo wcześniej, próbowaliśmy to zrobić razem z marszałkiem województwa przy Muzeum Śląska Opolskiego były pewne problemy natury formalno prawnej, by zlokalizować to w pobliżu muzeum. Szczęśliwie się złożyło akurat, że w tym czasie nastąpił remont tej kamienicy dla organizacji tych pozarządowych mhm. i, i znalazł. To muzeum, miejsce właśnie w tym miejscu, prezencie bardzo ładnie włączył. I świetna, bardzo świetna inicjatywa, i, i będzie to jakiś rodzaj no, upamiętnienia całego ruchu solidarnościowego tutaj również na Opolszczyźnie, Bo zwracam uwagę, że nawet jeżeli honoruje się Lecha Wałęsę, to, to przecież no, te jego dokonania są olbrzymie i nie tylko związane z tymi wyborami 4 czerwca. Natomiast powtarzam, no, Wybory 4 czerwca, przypomnę, wprawdzie jesteśmy w radniu, trudno jest tutaj cokolwiek pokazać, ale te wszystkie plakaty, wszyscy kandydaci fotografowali się z kim? No Nie z Frankiem Kimono, tylko z Lechem Wałęsą. Czyli nawet jakby pan prezydent zrobił sobie zdjęcie z Lechem Wałęsą, wtedy też zostałby posłem czy senator. A czy pan i, i pana koledzy opozycjoniści z tych lat 80. -tych będą mieli wpływ na to, jak ta izba pamięci będzie wyglądała? Są koledzy, robi to Roman Kirstein z kolegami, stara się no jak najwięcej Pamiątek przedstawić, choć zawsze jest, jest taki problem, że no, no trzeba potem dokonywać jakiegoś wyboru, ale chciałbym, żeby była tam swego rodzaju chronologia. Robi to z fachowcami, robi to z, no, z pewnym nakładem środków technicznych, środków medialnych, żeby no, ci Czyli młodzi, multimedialnie będą, będzie. Tak, żeby ci młodzi, którzy będą chcieli to oglądać, żeby no, mieli też również pewną satysfakcję z no, korzystania z tych Nowinek technicznych. Oczywiście to wszystko kosztuje. Sam jestem ciekaw, jaki będzie finał, ale miało to być wcześniej otworzone ale ze względu również na, na, na te problemy budowlane. To też się przeciąga, ale rzeczywiście można to połączyć i z 4 czerwca, bo finałem tej pierwszej solidarności no, były te wybory 4 czerwca. No i to zwycięstwo, bo jest to zwycięstwo. Gościem poglądów i osądów jest dzisiaj Janusz Wójcik. Na drugą część rozmowy zapraszam na naszą stronę internetową. Tam nas można i posłuchać, i zobaczyć na www.radiopole.pl Te... Multimedialne kwestie dotyczące Izby Pamięci, jak one będą utworzone? Czy można, mając jakieś pamiątki dotyczące wydarzeń z tamtych lat, dotyczące ruchu Solidarności, gdzieś się zgłosić, udostępnić? Czy to nagrania? czy zdjęcia? Zgłosić się do Romana Kietrztajna. Aczkolwiek podejrzewam, że już lista jest zamknięta. Chyba, że no będą to jakieś no... no niezwyk... Hity. Hity. To, to, to będą uzupełnienia. Pamiętam, że również z Jurkiem Golczukiem też były tam takie przepychanki, bo z kolei ci młodzi opozycjoniści z tych młodych, gniewnych z początku stanu oni tam też mają swoją nazwę. To częzi i, i tablice, żeby ta chronologia też była zachowana. Też mieli pewne problemy, no, co zachować, co, co e, e, pominąć. Więc z pewnością będzie to również i dyskusyjne dla uczestników tamtych e, wydarzeń. Choć muszę pani powiedzieć, że e, kiedy zaczynaliśmy e, rozmowę nawet i e, 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 plany e, związane z tą lokalizacją, to pani Zajączkowska nawet sugerowała, że ma takie m, zdjęcie z czasów przedpowstaniowych, z takiej demonstracji na tej ulicy krakowskiej, bodajże Krakauer Strasse wtedy. ja byłem zwolennikiem, żeby, żeby również no jakby na dole tam to też pokazać, że, że to miejsce ma takie historyczne znaczenie wtedy i, mm. i, i, i no ty, tych 30-40 lat temu też, bo też demonstracje szły ulicą krakowską. Dobre miejsce w Opolu, dobre miejsce... Jeśli chodzi o lokalizację tych organizacji pozarządowych, to zobaczymy, jak się będzie to rozwijało. Wszystkim zależy, żeby to żyło, żeby no, no ktoś tam wpadał i, i zobaczył, jak to było, ale. Po... Podkreślam jeszcze raz, czy będziemy chcieli no, upamiętniać zwycięstwa, no to będziemy tych zwycięzców też oglądali, którzy najpierw troszeczkę poprzegrywali, ale summa summarum wygrali, czy też uznamy, że jednak no, trzeba tylko kultywować same klęski. Dziękuję bardzo za ja rozmowę też. i wizytę w Radiopole. Janusz Wójcik był Państwa i moim gościem. Dziękuję pięknie. Poglądy i osądy.